związku z epidemią, którą w Niemczech wywołał zmutowany szczep bakterii E. coli, zapytaliśmy mieszkańców Lubania, czy nie obawiają się kupowania warzyw, które mogą być siedliskiem choroby. Czy nie boi się pani kupować warzyw? No, a teraz się boję. To kupuje pani, czy w ogóle pani? Na razie nie kupuję, tylko ziemniaki. Czyli żadnych ogórków, żadnych pomidorów, tak? Nie, nawet nie jem, bo ogórków nie mogę jeść, pomidorów też nie, tylko tyle co gotowane warzywa, a takich surowych już nie kupuję, ziemniaki tylko. Kupuję, ale nasze, polskie, jak pisze pani. Kupuję, nawet tutaj o zaraz tam. I jakoś nie jestem chora jeszcze. Boję się, nie boję. Jak tam, jak będzie, tak będzie, nie? Przecież ktoś zakażonego nie sprzedaje specjalnie. Może się zdarzyć, nie? Czy pani się pyta w momencie kupowania, skąd są te produkty? Na pewno zwracam na to uwagę. Na przykład teraz stoję za młodymi ziemniakami, to wiem, że one są nasze, polskie. Czy notują państwo mniejsze zainteresowanie ludzi warzywami? Tak, tak. Ale dużo? No w zasadzie to na ogórki się tylko przekłada to. Czyli generalnie wszystkie warzywa Idą tylko ogórki. Bo to z tą reklamą telewizyjną i z tą Hiszpanią. No jest mniejszy popyt po prostu. Mniej się sprzedaje bardzo dużo. No, do 80% spadek. A czy te ogórki, to znaczy państwo mają świeże te ogórki? I widać, że one są świeże? Są świeże. To są z regionu Kaliskiego brane. Są na bieżąco świeże ogórki. Ludzie pytają się, czy to krajowe w zasadzie, czy nasze, czy zagraniczne. Kupują? Jak nasze, to kupują normalnie. Może nawet lepiej teraz niż kiedyś. Przykładowo nie kupuję w ogóle na przykład ziemniaków zagranicznych. Niesmaczne, niedobre. Porównując do naszych, no to jest dno. Polecam polskie produkty. Panie będą kupowały tak, te warzywa? Tak, kupujemy, no pewnie. Kupujemy, a co mamy jeść? Czy boicie się? No trochę się boimy, ale chyba każdy boi się. Nie, to po tych dużych sklepach tylko wybieramy na rynku. Tam, gdzie tak mniej więcej znamy, żeby gdzieś tu z tego terenu. No, widać, że te ogórki są zdrowe, świeże, takie, tak? No widać, że fajne, ale ja kupiłam w Kauflandzie z soboty, a we wtorek to już wyrzuciłam, bo był tak strasznie zgnity. Bo nie musiał być zarażony tą chorobą, może był starszy, czy jak nie wybrał, no i poleżał w tym i zgnił, ale kupujemy dalej nasze. Ja i dziś kupiłam pomidory, ogórki u tego pana tutaj. Kupuję ciągle, nie, jeszcze żyję. Proszę pana, mamy tyle warzyw polskich, naszych krajowych, a w tej chwili no trudno to powiedzieć, czy to zostało z Niemiec, Holandii, gdzie na razie są zatrucia same w Niemczech. I wskazanie kraju Hiszpanii czy Holandii, no trudno to wykluczyć, a ja kupuję, jeżeli kupuję te warzywa, to tylko w większości do Polski, u naszych rodzimych sprzedawców, utrzymuję na rynek krajowy. Ja biorę za tak zwanych zaufanych osób, tutaj mogę zaufać nie tylko pod tym względem, to są dobre i naprawdę sprawdzone. To rozumiem szczerze. Tutaj, jeżeli ma pan ochotę, panie redaktorze, niech pan nawet zaryzykuje. Spotkamy się za tydzień znowuż. Proszę, proponuję.